Minęła godzina 21. Po wyborach nasza rozmowa z gościem właśnie się rozpoczyna. Michał Kaczmarek, dobry wieczór. To jest studio w Szczecinie.pl na żywo z hotelu Wulkan. Z nami dzisiaj Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina. Witam serdecznie, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Wszystkim internautom przypominam i gorąco zachęcam. To jest pierwsza rozmowa po wyborach, więc tematy wyborcze będą dominować. Możecie zadawać pytania, komentować, poddawać pod wątpliwość na przykład to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Na pewno te tezy bardzo chętnie będziemy prezentować na żywo dzisiaj na naszej antenie. Panie prezydencie, bezpartyjni wybory samorządowe, tą pierwszą część oceniają jako swój sukces czy jako swoją porażkę? Bardziej w kategoriach sukcesu niż porażki, to niewątpliwie, choć pewien paradoks, o którym możemy jasno powiedzieć. Uzyskaliśmy bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o głosowanie do Rady Miasta, drugi najlepszy w mieście, co niestety nie przełożyło się na liczbę mandatów. Mamy dokładnie taką samą liczbę mandatów jak w ubiegłej kadencji, 8. To jest nieco rozczarowujące, ale jesteśmy dalece od tego, żeby upatrywać łatwych wytłumaczeń i szukać winy w systemie D'Hondta, choć niewątpliwie jest to system premiujący duże ugrupowania. Myśmy na tym systemie, w tym konkretnym przypadku akurat nie uzyskali tyle, ile chcielibyśmy i moglibyśmy uzyskać. Indywidualny wynik Piotra Krzystka to jest coś, co może cieszyć niewątpliwie. 73 tysiące głosów za prezydentem w pierwszej turze to jest wynik, o którym można naprawdę, na niego trzeba spojrzeć z dużym szacunkiem. Panie prezydencie, o prezydencie Krzystku i o tej kampanii trwającej jeszcze porozmawiamy, ale ja bym chciał, żebyśmy na moment się zatrzymali przy Radzie Miasta. Pan powiedział, że no umiarkowany sukces, chyba porażka jednak, bo jeżeli nieoficjalnie mówi się o tym, że plan jest na zdobycie większości w Radzie Miasta, potem się schodzi z ambicji, mówi, że 12 mandatów to będzie dobrze, a jak efekt ostateczny to jest status quo, czyli tyle samo, co przez ostatnie 4 lata, no to nie ma mowy o sukcesie. Ten entuzjazm różnych osób co do liczby mandatów był różny. Ja zawsze podchodzę do tego w sposób stonowany i racjonalny. Zakładałem, że oczywiście nie możemy mieć, co zrozumiałe, mniejszej liczby mandatów. Zakładałem też, że będzie to wynik nieco lepszy niż ten, który rzeczywiście uzyskaliśmy. Ale pomiędzy słowami sukces i porażka jest wiele odcieni szarości. My się gdzieś w tych odcieniach znajdujemy. Ale z kampanii jest pan zadowolony bezpartyjnych, bo tak, mówi się, że byliście najbardziej widoczną kampanią i że na tą skalę outdooru, jaka została zaprezentowana w mieście, to jest taki kolejny kamyczek, że no jednak coś nie zagrało. Z kampanii jestem bardzo zadowolony. Ona była dokładnie tak prowadzona, jak pierwotnie zakładaliśmy. Była oparta o pewne reguły, pewne zasady, co do których uzyskaliśmy wspólne porozumienie w ramach ruchu bezpartyjnych. Z pełną świadomością, ale to nie był efekt kalkulacji, tylko pewnej naturalnej jakby drogi, którą idziemy. Nie szukaliśmy konfrontacji, jak było można zauważyć. Szukaliśmy linii porozumienia oraz tego, że byliśmy od początku też świadomi, że po wyborach nikt nie uzyska tak silnej pozycji, by móc samodzielnie rozdawać karty, jak to się dzisiaj często kolokwialnie mówi, czy to w Sejmiku, czy w Radzie Miasta. Nie uważamy, że droga silnej konfrontacji służy czemuś konstruktywnemu, więc ta kampania w takim charakterze bardzo w mojej ocenie odpowiadała naszym oczekiwaniom i naszej wizji polityki. Po prostu zrobiliście państwo zagrzeczną kampanię, że prezydent Krzystek, który na każdej konferencji zaczyna, że Szczecin jest jak wielka rodzina, po prostu nie przekonał do siebie ludzi. No przekonał 73 tysiące osób cały czas. Jako kandydat, na razie zostajemy przy Radzie Miasta. Tak. Jeżeli chodzi o Radę Miasta, to jest efekt jednak, proszę zwrócić uwagę na to, dość silnej polaryzacji, z którą mamy do czynienia w Szczecinie. Polaryzacji, a właściwie podziału na trzy silne ruchy w mieście. Dwa partyjne, jeden ruch bezpartyjnych. To jest sytuacja poniekąd podobna do takiego mocnego podziału, jaki się zarysował w tych wyborach chociażby w Trójmieście, w Gdańsku. Myślę, że elektorat w mieście dzieli się rzeczywiście pomiędzy trzy duże grupy i nie ma co oszukiwać ani zaklinać rzeczywistości. To znaczy, to się było mocnym dla mnie jednak zaskoczeniem, bardzo dobry wynik Platformy Obywatelskiej. Nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku. Natomiast spodziewałem się, że ten układ, który się formuje w Radzie Miasta po wyborach, on aż tak znakomicie nie będzie odbiegał od tego, co mieliśmy w poprzedniej kadencji. W zasadzie tak się też stało. Wypadły nam, jeżeli chodzi o Radę Miasta, Sojusz Lewicy Demokratycznej zniknął z tego układu miejskiego, ale to już jakby niektórzy złośliwi zresztą prorokowali dość dawna.
Natomiast nie mamy żadnej wielkiej metamorfozy. Jeżeli no, mówi się, że bezpartyjni zjedli w pewien sposób Sojusz Lewicy Demokratycznej przez tą koalicję, przez Porozumienie dla Szczecina, ale tutaj musielibyśmy politologicznie dywagować jeszcze bardzo długo, a chciałem teraz szybko przejść do sejmiku. I tutaj znowu, z jednej strony była jedna radna, jest trójka radnych, ale z drugiej strony mówi się i politolodzy komentują, że to jest wielka porażka bezpartyjnych, że prezydent Trzester właściwie traci kontrolę nad klubem w sejmiku wojewódzkim, bo ma osobę ze Stargardu, ma osobę z Koszalina i ma podróżnika z Polic. Proszę uwierzyć, że gdybyśmy przyjęli tylko te kategorie analizy, w których uznamy, że władzę mamy wtedy, kiedy mamy osoby od nas bezpośrednio z terenu, ze Szczecina i nad nimi mamy jakąś mitologiczną władzę, to tak nie jest. No ale klub to jest jednak w miarę jednolita struktura, więc domyślam się, że no, oczekiwaliście Państwo, że będziecie mieli klub, który, że tak powiem, będzie w miarę spójny. Tutaj tej spójności chyba nie ma. Nie, to myślę, że w kategorii spójności trudno to na razie na pewno ocenić. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że bezpartyjni pojawili się jako znacząca siła w regionach w kilku Panie województwach. Panie prezydencie, a jakie poglądy ma Aleksander Doba? Jeżeli chodzi o jego poglądy polityczne, bo rozumiem, o to pan pyta. Uczestniczyliśmy w wielu dyskusjach z panem Aleksandrem. Jest osobą, która jest bardzo silnie przekonana do wartości demokratycznych. Jest osobą, która rozumie samorządność, rozumie ideę samorządności, nie godzi się na różnego rodzaju zakusy służące ograniczeniu samodzielności samorządowej. Jest osobą oczywiście swoich pasji i oczywiście kwestie sportu, a także zdrowia. To są takie kwestie, na które on zawsze kładł największy nacisk w naszych dyskusjach. Uczestniczyliśmy w dyskusjach programowych, kiedy uszczegółowialiśmy właściwie założenia programowe i wtedy był osobą mocno angażującą się. Zresztą cały czas jesteśmy w kontakcie. On jest osobą, jak pan redaktor powiedział, dość bardzo aktywną i teraz też jest w ruchu, ale jesteśmy cały czas w bieżącym kontakcie i opowiada o tym, co robi, jakie ma pomysły. Także ja co do jego świadomości tego, czym jest samorząd, jak powinien funkcjonować, jakie wartości są istotne, nie mam najmniejszych wątpliwości. Natomiast pana pytanie dotyczyło tego, na ile jesteśmy strukturą efektywną. Czy, no, pytam panie prezydencie o to dlatego, że nawet dzisiaj marszałek Geblewicz na konferencji prasowej powiedział, że są już telefony do poszczególnych radnych Platformy i pewnie Platforma będzie wykonywała telefony do poszczególnych radnych PiSu, żeby w jakiś sposób uformować większość, bo na razie to jest takie bardzo, bardzo wyrównane, więc czy po prostu nie macie państwo, czy prezydent Trzester nie ma obawy, że ten klub bezpartyjny zostanie po prostu rozdrapany za moment? Nie, takiej obawy nie ma. Co więcej, myślę, że dzisiaj słyszymy o jakichś działaniach, na razie one są zupełnie anonimowe, o jakiejś próbie podkupywania osób. Ja nie lubię patrzeć na politykę w tych kategoriach, muszę powiedzieć zupełnie. Znaczy, zakładam, że mamy sytuację dość jasną w sejmiku. Mamy silną pozycję Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Mamy 3 mandaty należące do ruchów bezpartyjnych. Mamy 2 mandaty także PSL-u i 1 SLD. Mamy zatem 6 mandatów podmiotów, które tak naprawdę to one łącznie mogą być języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o ukształtowanie się jakiejś większości w sejmiku. Prezydent Trzester wielokrotnie już powtarzał to, właściwie od początku, cały czas w czasie kampanii, ale także już po rozstrzygnięciu pierwszej tury podkreślał, że jesteśmy otwarci na rozmowy ze wszystkimi tymi środowiskami. I poseł Piotr Misiło dzisiaj mówi i apeluje wręcz, że powinniście Państwo współpracować z Koalicją Obywatelską. I prezydent Trzester odpowiada na to, właściwie nie na ten apel, ale równolegle czasowo jakby złożył deklarację, że od rozmów z Platformą Obywatelską rozpocznie też dyskusję na temat tego, w jaki sposób można byłoby ze sobą współpracować, co jest naturalne, zważywszy na wynik, jaki uzyskała Platforma Obywatelska i szacunek dla tego wyniku zobowiązuje. Więc to będzie taka polityczna randka z rozsądku, czy czuć jakąś chemię polityczną pomiędzy Koalicją Obywatelską a prezydentem Trzesterem? Nie wiem, czy jestem w stanie ocenić emocje w tych kategoriach, o których pan redaktor powiedział. Myślę, że tutaj jest raczej z naszej perspektywy myślenie bardzo pragmatyczne. Do tego też wielokrotnie już mówiliśmy, o czym mówiliśmy. Są pewne priorytety programowe, one są dla nas kluczowe. My, jako ruch bezpartyjnych, mamy świadomość tych 3 mandatów, o których cały czas mówimy. Więc naszym celem nie jest bezpośrednie wchodzenie w układ rządzący w regionie. Nie jest naszym celem posiadanie własnych marszałków, wicemarszałków. To nie jest cel sam w sobie. Celem jest uzyskanie pewnego porozumienia co do ważnych projektów dla miasta i dla regionu. Ja wiem, że wcześniej słowo koalicja źle brzmi, że państwo zawiązujecie porozumienia, ale efekt finalny jest taki sam, że po prostu wspólnie państwo głosujecie za jakimiś projektami albo nie. A więc, panie prezydencie, najpierw będą rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością w sejmiku, czy z Koalicją Obywatelską i
Czy wyobraża pan sobie taką sytuację, że bezpartyjni wchodzą właśnie w porozumienie z marszałkiem Leblewiczem i popierają go w sejmiku? Tak jak powiedział pan prezydent Piotrzyszek, rozpoczniemy te rozmowy na pewno od rozmów z Koalicją Obywatelską i to wszystko, co się wydarzy w najbliższym czasie, muszę trochę ostudzić nastroje, na pewno żadnych rozstrzygnięć o charakterze wiążącym nie możemy się spodziewać przed rozstrzygnięciem też wyników drugiej tury prezydenckiej, co jest zrozumiałe też dla wszystkich środowisk i tak jak pan redaktor powiedział, grzeją się telefony. Oczywiście jesteśmy ze sobą wszyscy w kontakcie, znamy się nie od dziś, ale wszyscy też rozumieją tę sytuację. Byłoby wysoce niestosownym, niezręcznym, żebyśmy dzisiaj, dzieląc skórę na niedźwiedziu, ustalali dalsze ruchy. Tak, rozmowa z Koalicją Obywatelską wydaje mi się pierwszą w kolejności, jaką pewnie będzie odbywał prezydent Piotr Krzystek i nie ma żadnych założeń wstępnych, ani od strony pozytywnej, ani negatywnej, niczego nie przesądzamy. Za chwilkę będziemy rozmawiać trochę więcej o inwestycjach, ale ostatnie pytanie takie z nurtu stricte politycznego. Mógłbym się założyć, że jestem przekonany, że bezpartyjni samorządowcy wystawią swoją listę w wyborach do parlamentu jesienią przyszłego roku. Czy są takie zakusy, żeby w jakiś sposób zdyskontować te 7% poparcia w skali ogólnopolskiej? To by się przełożyło na jakieś 20 mandatów sejmowych. A ja nie jestem taki przekonany co do tego. To znaczy, wie pan, odpowiedź na pytanie jest bardzo złożona, dlatego że jesteśmy ruchem samorządowym przede wszystkim. W związku z powyższym naszym naturalnym obszarem działania są samorządy. Ale był taki ruch Obywatele do Senatu, jeżeli się nie mylę. I to też był ruch, gdzie się wywodził z samorządu, żeby później zawiązać się w skali ogólnopolskiej. Jesteśmy też podzieleni co do poglądów, co do tego, co się może wydarzyć w przyszłości. Ja akurat jestem, nie ukrywam tego, zresztą moje zdanie jest znane moim kolegom, ja jestem przeciwnikiem angażowania się w politykę ogólnopolską przez ruch samorządowy, bezpartyjny. Uważam, że naszym podstawowym punktem odniesienia jest miasto i region. I w tych kategoriach chciałbym, żebyśmy to rozwijali. Nie było takich rozmów, ani takich ustaleń, więc dzisiaj już niektórzy z naszych kolegów z innych regionów zresztą takie deklaracje wstępne składali, mówiąc o tym, że moglibyśmy rozważyć jako ruch tego typu aktywności. Nie czas i miejsce na tę dyskusję, uważam, ale to nie są sytuacje zero-jedynkowe i nie ma powszechnej aprobaty dla tego typu pomysłów na pewno w tym momencie. Przypominam naszym internautom, że jesteśmy w hotelu Vulcan, trwa program Studio w Szczecinie.pl na żywo i zachęcam Was serdecznie do zadawania pytań. Naszym gościem jest dzisiaj zastępca prezydenta Szczecina, Daniel Wacinkiewicz. Panie prezydencie, czy... Ja wiem, że to jest, o tym ciężko się mówi w czasie, kiedy kampania wyborcza jeszcze trwa, ale są takie osoby, które złośliwie mówią, że prezydent Krzystek dostaje kolejną kadencję i nagle się zaraz okaże, że ani stadion, ani aquapark się w budżecie miasta nie zmieści, no bo to otwarcie kopert pokazało, że to były inwestycje mocno niedoszacowane finansowo. To jest jedna z możliwych odpowiedzi, oczywiście, że inwestycje były niedoszacowane. Myślę, że musimy wziąć pod uwagę szereg aspektów, które nam w tej ocenie takiej dość pierwszej, dość pobieżnej, często umykają. Rzeczywiście moment wyborów nie jest optymalnym momentem z punktu widzenia znajdowania wykonawców dla planowanych inwestycji. No to dlaczego państwo to zrobiliście? Prezydent też te względy tłumaczył i proszę nie mieć za złe pewnego podejścia pragmatycznego. 18 października ulegały zasadniczej zmianie procedury zamówień publicznych. Wchodziliśmy w system elektronicznych zamówień i patrząc na Szczecin, ale także na szereg innych samorządów w Polsce, wszyscy biegli do tej daty, by móc uruchomić postępowania. A że przez przypadek 21 były wybory i że można było uruchomić tyle fantastycznych przetargów, to też jest oczywiście zbieg okoliczności. Do pewnego stopnia niewątpliwie. Z drugiej strony też ja nie uciekam od takiej oceny sytuacji. To był koniec kadencji i pewne zobowiązania, co do których prezydent zajął jasne stanowisko, musiał doprowadzić do finału. Ta jego konsekwencja dla jednych jest zarzutem z punktu widzenia wyborczego, dla mnie jest po prostu dochowywaniem zobowiązań. Ale panie prezydencie, 400 milionów złotych za stadion, tyle mniej więcej się mówi. Na razie państwo mówicie 210 za aquapark, ale niektórzy już mówią, że to też jest taki bardzo optymistyczny scenariusz. No to są ogromne pieniądze. Oczywiście to są ogromne pieniądze, ale one nie są zaskoczeniem dzisiaj. Myślę, że ci, którzy oszacują wartości o wiele wyższe w przypadku akwaparku, tak dokładnie nie mają rozpoznania, co w ramach tej inwestycji zostanie zrealizowane. Ze stadionem dokonaliśmy pewnych korekt. Mój kolega, pan prezydent Michał Przepiera, który nad tym projektem osobiście bardzo jest mocno zaangażowany, dołożył wszelkie starania, wierzę w jego, ufam w jego fachowość i jego rozpoznanie też reguł panujących na rynku, dołożył wszelkich starań, by ten projekt mógł zostać zrealizowany w rozsądnych ramach czasowych i rozsądnych ramach finansowych.
mojej ocenie, nie tylko mojej, nie ma odwrotu od tematu stadion ani akwapark. Te decyzje zostały podjęte. Jesteśmy w procedurze idącej dzisiaj o wiele dalej. Musimy natomiast zrobić wszystko, by zracjonalizować ten proces w sensie ekonomicznym. Powtórzenie procedury w przypadku stadionu było tego typu krokiem. Zakładam, i to nie są tylko moje wyobrażenia, ani tylko moje chcieństwo, ale zakładam, że rozstrzygnięcie tego przetargu przyniesie nam akceptowalną tym razem wartość, biorąc pod uwagę fakt, jakiego rodzaju zmiany zostały w tym projekcie wprowadzone. Panie prezydencie, no ale to można się spodziewać, że to będzie minus 20 milionów, minus 30, może optymistycznie, no ale przecież nie ma szans, żeby ten projekt zjechał 100 milionów w dół, no bo nie wiem, z czego byście Państwo musieli tam zrezygnować. Jestem większym optymistą co do tego, że ten projekt może osiągnąć niższe wartości. Nie mamy na to czasu dzisiaj, żeby całą jakby złożoność tych aspektów, które braliśmy pod uwagę, wziąć i je tutaj wyeksplikować, ale jest to dzisiaj rzeczywiście pewien kluczowy moment z punktu widzenia prowadzonych postępowań. Myślę, że powtórzenie procedury stadionowej akurat w żadnej mierze jej nie zaszkodzi, może jej tylko znacząco pomóc. Oczywiście nie wiemy, jaka to będzie kwota, to jest niewiadoma, ale mamy wszelkie przesłanki do tego, by sądzić, że ta wartość będzie tym razem akceptowalna. Nasz internauta, kiedy zapowiadaliśmy rozmowę z Panem, zasugerował zapytanie o łasztownię i o to, co dalej będzie się działo z łasztownią, bo rzeczywiście rok temu zaprezentowano wizualizację, międzynarodowy konkurs architektoniczny został rozwiązany, no i łasztownia pięknieje, to jest pewne, aczkolwiek czy pięknieje w takim tempie, w jakim Urząd Miasta to zakładał, to już pewnie można byłoby poddawać pod dyskusję. Z punktu widzenia przyjętych przez nas harmonogramów jesteśmy w czasie. To procedura, w której jesteśmy obecnie, jest procedurą tworzenia koreferatu do tego rozstrzygnięcia konkursowego, czyli to, co było wyłonioną koncepcją uznaną przez jury konkursowe za najatrakcyjniejsze rozwiązanie, jest dzisiaj przekładane na założenia, które znajdą odzwierciedlenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i no, dość poważnych zmianach w tej przestrzeni. Ład przestrzenny w tym obszarze będzie ulegał pewnym znaczącym przekształceniom. Równolegle toczy się proces przygotowany przez pana prezydenta Michała Przepierę związany z inwestycją komunikacyjną. Mówimy o Moście Kłodnym, o całym układzie komunikacyjnym w tej przestrzeni. Równocześnie dzieją się też działania naszych partnerów, bo tak traktuję działania Urzędu Marszałkowskiego w zakresie tworzenia Morskiego Centrum Nauki. To będzie bardzo istotny element zachęcający mieszkańców oraz turystów do tego, by odwiedzić Łasztownię. My również zadeklarowaliśmy jasno, że naszym celem jest stworzenie nowej siedziby Teatru Współczesnego właśnie na Łasztowni. Te działania będą przebiegały w dość nieodległym procesie. Czy to już jest pewne, że to jest tak, że teatr na pewno będzie ulokowany na Łasztowni, bo to jest też koncepcja, która pojawiła się w 100% właściwie półtora miesiąca temu. Tak, ta decyzja co do lokalizacji w tej przestrzeni Teatru Współczesnego jest już podjęta. Decyzja. I będzie teraz piękna pomarańczowa chłodnia tam z tyłu, czy fabryka, przepraszam. Mhm. I obok Teatr Współczesny. Nie obok, to po pierwsze. A po drugie, Teatr Współczesny będzie przestrzeń właściwie koło teatru, to też jest dość istotne. Coś, co możemy roboczo nazwać placem teatralnym. Będzie tworzyło jedną z ciekawszych, otwartych przestrzeni publicznych na Łasztowni. Będzie to w sąsiedztwie właśnie przęsła mostu, pylonu właściwie mostu Kłodnego. Będzie to miejsce, które w sąsiedztwie trasy zamkowej będzie też jakby domykało albo oddzielało właściwie dwie różne części Łasztowni. Od trasy zamkowej ku cyplowi północnemu Łasztowni zakładamy, że nastąpi znaczące ograniczenie przede wszystkim ruchu samochodowego, który nie może dzisiaj być tam całkowicie uwolniony. Tamta przestrzeń będzie zyskiwała, ta w stronę północnej części wyspy będzie zyskiwała na znaczeniu turystycznym. Chcemy wesprzeć te działania, oczywiście to jest cały kompleks, jak już powiedzieliśmy, natomiast proces przekształceń nabierze dynamiki niewątpliwie wtedy, kiedy przejdziemy do uchwalania miejscowych planów. Dzisiaj to, co mogę powiedzieć, to dotyczy, ta uwaga, którą teraz chcę poczynić, dotyczy bardziej Kępy Parnickiej niż Łasztowni, ale patrzymy na ten projekt całościowo. To jest projekt jednak międzyodrzański, który nie można go oddzielać i w tej części dotyczącej Kępy Parnickiej, gdzie struktura własnościowa została ukształtowana już wiele lat temu, miasto tam w zasadzie właścicielsko nie funkcjonuje, natomiast jest wielu prywatnych inwestorów, którzy mają już dzisiaj przygotowane koncepcje i projekty zaangażowania
inwestycyjnego i oni też czekają po prostu, rozumiejąc tą logikę działań związaną z tworzeniem miejscowych planów, ale czekają właściwie na uruchomienie procesu inwestycyjnego i też pewne ustalenia, to muszą być ustalenia wspólne, co do inwestowania w infrastrukturę. Panie Prezydencie, zostało nam już kilka minut, jeszcze dwa tematy chciałem dzisiaj poruszyć, jeżeli zdążymy. Dzisiaj prezydent mecenas Sochański powiedział na konferencji prasowej, że należy wreszcie dojść do porozumienia, jeżeli chodzi o bulwary po stronie wałów Chrobrego. Czy są czynione w tym momencie jakieś rozmowy pomiędzy miastem a polską żeglugą morską, bo jeszcze miesiąc temu ta sytuacja była mocno konfliktowa. Potem portal Onet.pl podawał rozmaite niepokojące informacje odnośnie stanu majątkowego spółki Polskiej Żeglugi Szczecińskiej. Jestem więc ciekawy, jaka jest wiedza Urzędu Miasta na temat sytuacji tej spółki i tego, co się dzieje wokół nabrzeża. To jest dosyć trudna sytuacja do wytłumaczenia z punktu widzenia miasta. Miasto, które jest zaangażowane w spółkę również właścicielsko i jest dość ograniczone w zakresie dostępu do informacji. Długi konflikt. Myślę, że z pełną świadomością nie chcę wchodzić w te niuanse, bo uważam, że powinniśmy wszyscy konstruktywnie zmierzać do tego, żeby znaleźć rozwiązanie. Nasze rozwiązanie jest proponowane od dawna. Mówiła o tym pani Jolo Baliska wielokrotnie, która tym projektem zawiadywała od dawna. Mówił o tym wielokrotnie prezydent Krzystek. Naszym celem jest nadanie całemu kompleksowi bulwarowemu podobnego charakteru, uporządkowanie tej przestrzeni, otwarcie jej na potrzeby mieszkańców. Mamy głębokie przekonanie do inwestycji z doświadczeń. Wprost zapytam, czy wiecie Państwo, co się dzieje w spółce Polskim Żeglugą Szczecińską? Nasza wiedza w tym momencie nie jest niewątpliwie pełna. Nasze oczekiwania nie dotyczą dzisiaj tak naprawdę tylko jednego elementu. Chcemy usiąść do, to byłoby optymalne, do normalnej rozmowy i ustalić pewne zasady współpracy. Czyli nie wiecie Państwo, co się dzieje ze statkami Białej Floty na przykład? Jesteśmy otwarci na różne elementy wspólnych ustaleń. Nie chcielibyśmy, by do tych rozstrzygnięć dochodziło w drodze postępowania sądowego, tylko żebyśmy mogli ze sobą dojść do porozumienia. Mam nadzieję, że jest to możliwe. Zresztą pan mecenas Bartłomiej Sochański wielokrotnie wskazywał na taką ścieżkę dojścia koncyliacyjnego do ustaleń, które będą pozwolą na zagospodarowanie bulwarów. Mam nadzieję, że to jest możliwe. Ja internautom naszym przypominam, że to jest program Studio w Szczecinie.pl na żywo z hotelu Wulkan. Daniel Wacińkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina, jest naszym gościem. To już są ostatnie dosłownie minuty, żeby naszemu dzisiejszemu gościowi zadać pytania. Panie prezydencie, ostatni temat. 11 listopada przed nami, data stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Czy wyobraża pan sobie i czy według pana jest szansa, żeby różne strony politycznego konfliktu szczecińskiego albo politycznych wydarzeń tego jednego dnia stanęły obok siebie podczas wspólnych wydarzeń albo przeszły wspólnie w jakimś marszu czy wydarzeniu, które będzie tego dnia organizowane? Myślę, że jest to coś więcej niż oczekiwanie, tylko jest to rodzaj albo pewne symboliczne uhonorowanie tej wyjątkowej rocznicy. Tak dokładnie powinno być, jak powiedział pan redaktor. Czy to jest możliwe? Wierzę, że jest. To znaczy, wie pan, gdyby kilka dni temu powiedział mi ktoś, że pan poseł Sławomir Nitras po wyniku, jaki osiągnął w mieście, wystosuje na Facebooku oświadczenie, w którym będzie ono w tonie zupełnie nie nawiązującym do tego, jak wcześniej była prowadzona przez niego polityka i jest to ton pojednawczy, konstruktywny, to myślę sobie, że taka refleksja niewątpliwie jest możliwa w każdym przypadku. Każdy ma sobie coś do zarzucenia i każdy mógłby dokonać pewnej weryfikacji poglądów. Uważam, że stulecie niepodległości jest tak wyjątkową okazją do tego, żeby zaprezentować solidarność, także na poziomie lokalnym, tutaj szczecińskim, że powinniśmy po prostu z tego uczynić. Czy to nie jest trochę polityczna naiwność? Bo jeżeli pan myśli, że Sławomir Nitras, Małgorzata Jacyna-Wit, Olgierd Greblewicz, Piotr Trzystek usiądą razem w jednym rzędzie i będą świętować, to trochę political fiction. Tak brzmi to przynajmniej. Proszę pozwolić mi pozostać w tej politycznej naiwności z nadzieją, że jest to jednak możliwe. Dzień wolny, 12 listopada, pana cieszy czy nie cieszy? Nie wydaje mi się, by było to konieczne. Wiem, że mieszane są uczucia co do tego, czy 12 listopada powinien być dniem wolnym. Ja nie mam takiego przekonania. Uważam, że jest to gest wykraczający poza ramy świętowania naszego jubileuszu niepodległości. W mojej ocenie zbyteczne. Czym prezydent Trzystek jeszcze nas zaskoczy w tej kampanii? To już będzie taka kampania spokojna, wyważona, bezproblemowa, czy jeszcze spodziewa się pan, że tutaj może dojść do jakichś wydarzeń konfrontacyjnych? Nie spodziewam się wydarzeń konfrontacyjnych. To znaczy nie chowamy żadnego suspensu na koniec tej kadencji, na koniec tej kampanii.
Prezydent Czystek prowadził kampanię cały czas w sposób jednolity i dość konsekwentny. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że dość podobny sposób zachował się zresztą Bartłomiej Sochański w swojej kampanii. Nie było w każdym razie sytuacji jawno agresywnych albo dążących do jakiejś konfrontacji wykraczającej poza przyjęte normy, więc nie spodziewałbym się. Nie wydaje mi się, żeby coś takiego miało miejsce. Uważam, że kampania będzie przebiegała dość merytorycznie i spokojnie do końca, tak jak zresztą deklarował to i miał taką nadzieję prezydent Czystek. Bardzo dziękuję. To był program Studio w Szczecinie.pl na żywo z hotelu Wulkan. Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina, był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Ja już naszym internautom życzę spokojnego wieczoru i obiecuję, że w przyszłym tygodniu prawdopodobnie spotkamy się dwukrotnie, a więc warto śledzić na bieżąco portal w Szczecinie.pl. Michał Kaczmarek, dobry wieczór, do widzenia. Trzymajcie się ciepło, dobranoc.